Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Jaś Fasola na konsolę PlayStation 2. Ale lagi, ja pierdziele. Czemu tamta sekcja tak laguje? Do cholery jasnej. Poprzednim razem udało nam się przejść pierwsze, Jezus Maria. Ostatni poziom tam u góry, jeżeli chodzi o poziomy ogrodowe. Z ogródka Jasia, można by to nawet nazwać. I odblokowaliśmy sobie kanały, bo musieliśmy zrobić tam minigierkę z puzzlami i tak dalej. Tak więc teraz przyszedł czas na pierwszy poziom z kanałów, czyli jest to Rats, It's Dark Down Here. Czyli po prostu, nie wiem, szczury są tutaj na dole. Musiałem szybko skipnąć cutscenkę. Tam była cutscenka, gdzie Jaś przed z drabiną. Ogólnie. I miał na sobie czapkę tego. Miał na sobie czapkę, Boże, jak on się nazywa, pirata. I idziemy teraz sobie do przodu. Kurde, coś gra dzisiaj, ma jakieś problemy z emulacją. Wcześniej tak nie było, dziwne. Czemu chodzi mi to ledwo w 30 klatkach? Nie mam zielonego pojęcia, wcześniej nie było takich problemów. Dziwne, naprawdę bardzo dziwne. Ale dobra, nie będę tutaj jakby się za bardzo zagłębiał w to, jak ten. Znaczy, fajnie byłoby, gdyby mi to płynnie w miarę chodziło, no bo kurczę pieczone jednak. Te pierwsze 3 odcinki w miarę płynnie chodziły. Open drains. Co to jest? Nie mam zielonego. A, klucz tam jest przecież do zdobycia. O, proszę bardzo. Kurde, pieczone, bym mógł pominąć, że tak powiem, przypadkowo klucz i wtedy bym nie mógł otworzyć tej oto skrzyneczki. Oczywiście, że tak. Dobra, mamy tutaj sobie puzzle zebrane. W ogóle ile mamy do zebrania? 5 puzzli i 100 kocich przysmaków. Oh yeah! No więc teraz właśnie pociśniemy trochę z tą serią, wiadomo o co chodzi. No troszeczkę zaniedbałem przez Sonica Colors Ultimate. Ale już sobie wracamy jutro, czyli 26 października. Spodziewajcie się tego oto odcinka, bo na szybko sobie go zmontuję. Nawet tutaj nie ma co za dużo zmontować, tak więc tyle mogę od siebie powiedzieć. Znaczy przynajmniej na chwilę obecną nie ma co za dużo montować, a pewnie to się zmieni za jakiś czas. Dobra, kolejny puzzle. Kolejny puzzle jest zdobyty, elegancko. Ogólnie przyznam szczerze, graficznie kanały bardzo fajnie się prezentują. Nie powiedziałbym, że jest to jakiś, nie, jest to jakaś ujma, że kanały pojawiły się w Jasiu Fasoli. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest całkiem fajna koncepcja na poziom. I to jest trochę w odniesieniu do słów Energika, bo Energik tam pamiętam, że mówił odnośnie tego, że jemu średnio się taki pomysł podoba, no bo co innego, pewnie miał na myśli to, że co innego jakby taki Crash albo ktoś, jakaś inna postać zwierzęca przechodziła poziomy w kanałach, a raczej przechodzilibyśmy nią poziomy w kanałach. A co innego jest taki człowiek, którym gramy tutaj, czyli Jaś Fasola. No ale pamiętajmy, że to są gry, a nie, że to są gry, a nie jakieś takie, kurde, wiesz, jakaś realna gierka, która, nie wiem, oferuje tobie realną grafikę, wiecie, że to jest gra na zasadzie. Kurde, źle to ująłem w słowa, zaraz to powiem dokładniej. Dobra, mamy chyba trzeci puzzle już. Tak, trzeci puzzle i 23 na 100. Tak więc teraz trzeba będzie na kocich przysmakach się skupić. Bardziej mi chodziło o to, że tu nie chodzi o to, że gry w ogóle nie są realne czy coś. Bo ja to oczywiście jak zwykle musiałem pokićkać. Chodziło mi po prostu o to, że Energik trochę inaczej pewnie na to spojrzał z tego względu, że no inaczej jakbyśmy grali taką zwierzęcą postacią, jaką jest na przykład, nie wiem, Crash, Rayman, Spyro. A inaczej jest jakbyśmy właśnie grali taką ludzką postacią, jaką jest Jaś, ale no z drugiej strony, no kurde, nie wiem, no w sumie, nie wiem, nie wiem w sumie co Energik miał na myśli, ja sobie to tylko co jedynie spekuluję, tak szczerze, i trochę staram się tłumaczyć, co dokładnie autor miał wtedy na myśli, mówiąc o tych kanałach. Co się dzieje, kurde?
Widzicie, raz gra kurde sobie przyspiesza. Znaczy, może nie, że cały czas ona zwalnia, ale po prostu czasami są właśnie takie momenty, gdzie skaczesz i widzisz, że Jaś kurde tak za bardzo zwalnia, no. Ajajaj, to jest właśnie typowa emulacja na tym, na PCSX2. Ale w większości, jak widzicie, gra w miarę płynnie chodzi, tylko po prostu są jakieś takie dziwne elementy, znaczy dziwne momenty, gdzie po prostu gra sobie zwalnia. No ale no, co ja na to mogę poradzić? Dobra, koniec pierdolenia o tej emulacji, bo cały odcinek zaraz wejdzie na to, że ja będę pierdolił o emulacji, a wypadałoby trochę się wytłumaczyć, dlaczego tej serii w ogóle nie było przez jakiś czas. No, spowodowane było tym, że nagrywałem tego Sonica Colors Ultimate i chciałem koniecznie, żeby tą serię tak bardzo, bardzo na maksa pociągnąć. I teraz będziemy robili sobie Medieval 2 na kanał. I co jeszcze tam będziemy robić? No, będziemy sobie po tej gierce prawdopodobnie Jacka X już robić. Początkowo chciałem go z emulatora robić, tak jak tego Jasia Fasola, ale obawiam się, że patrząc na to, że w niektórych momentach Jaś też ma problemy z FPS-ami, co widać na załączonym obrazku, że w niektórych momentach to aż no kipi od tego, że zaraz będzie jakiś lag, to chyba sobie odpuszczę jednak tego Jacka z emulatora. Dobra, musiałem poczekać, aż to wszystko na spokojnie sobie w dół jebnie. Bo gdybym zaczął mówić w trakcie tego, no to mógł ten dźwięk uderzenia mógłby mnie trochę zagłuszyć. Dobra, tu mamy tych gamoni, w ogóle to są jacyś nowi przeciwnicy. Jakieś łyse pały dosłownie z kolczykami rzucające w nas kartonami. A raczej TNT. Nie ze mną te numery, kurde, łysole, zasrane. Nie będę się z wami tutaj, kurde, cisnął, bo mam was w dupie. Mam was w dupie. Nie wiedziałem, że przesuwanie klocka może spowodować spadki FPS-ów, ale okej. Czegoś się dowiedziałem w tej gierce. 54 na 100, no dobra, czyli mamy już ponad ten, połowę tych kocich przysmaków. A wam jak się ogólnie graficznie podoba w miarę ten poziom? Napiszcie mi. Znaczy w miarę, no czy wam się ogólnie podoba ten poziom w miarę? O to bardziej chciałem zapytać. Bo mi się wydaje, że graficznie jest całkiem spoko jak na taką grę z opartą na kreskówce Jasia Fasoli. Dobra, 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 kurde, ale ta gra zwalnia tutaj, bez kitu. Co te kanały są, kurwa, takie bardzo ten? O Jezus Maria. Jezus Maria, bez kitu, nie? Te kanały to dosłownie lagują grę. A wcześniej tak nie było przecież. Nie wiem, to jest dziwna sprawa jakaś. Dobra, nieważne. Przesuńmy sobie tego kwadracika, raczej ten klocek. Bo tam widziałem, że jest misiek i chyba coś jeszcze. O właśnie, przejdźmy sobie tutaj. Elegancko. No kocie przysmaki są, trzeba zbierać. Dobra, pyk. Teraz idziemy sobie tutaj, skoro mamy zebrane kocie przysmaki. O, trzeba uważać na to. Coś tutaj będzie, coś pominęmy.
A, koci przysmak. Ale to jest dalsza część tego labiryntu, a ja bym wolał tutaj jeszcze zobaczyć, co jest w tej skrzynce ze znakiem zapytania. Tak więc cofamy się. O, czapka pirata, lol. Fajnie, fajnie. Kiedyś trzeba będzie te czapki aktywować, bo kurde, ja je zbieram, ale nic z nimi nie robię kompletnie, nie? Dobra, tutaj co tu mamy? Deep Eat, dobra, Deep Eat. Deep Pit, przepraszam, Jezus Maria. Ja czytać nie umiem. Możemy się wyleczyć, ale nie wiem po co. 65 na 100, 4 na 5. Dobra, elegancko. Nie spiernicz się. Dobrze, dobrze. Checkpoint brany. I teraz do przodu gnamy. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Okej, czyli ta trampolina jest po to, żeby ten, do tej platformy się dostać. Dobra, dam, wej utkaj maczane psie, dobra. Szybko, szybko, skaczemy, skaczemy. W ogóle śmieszne jest to, że ta platforma jest w kształcie tej pokrywy, do której musimy skoczyć. O, widzicie, elegancko zrobione. Uuu, co to za powierzchnia? Co tu za, co to ma być? Jakaś minigierka tu jest. Oczywiście, że gramy. Ale trzeba będzie przyspieszyć tę minigierkę, dlatego że to już jest to, co my dobrze znamy. No właśnie, kuziwa. Dobra, to wiecie co? Ogarnę sobie to na spokojnie, a my widzimy się za chwileczkę. W ogóle... Tutaj gra odzyskała w ogóle ten klatki, widzicie to? Normalnie płynnie chodzi, tak bardzo mocno płynnie. Oj, chyba będę musiał kompa przerestartować za chwilę po nagraniu. Bo może to jest spowodowane tym, że komp jest świeżo po wyrenderowaniu. Chociaż jakim kurwa wyrenderowaniu? Przecież dzisiaj nic nawet nie renderowałem. 39, elegancko. Nie wkurzaj się, Jaś, bo ci się udało tam, weź, nie wkurwiaj mnie nawet. Dobra, zobaczmy, co teraz będzie. O, gra. LOL? Aha, zszedłem stąd i już, kurde, gra gubi klatki, bez kitu, XD totalne, nie? O, ale teraz wróciło to. Nie no, ten odcinek dzisiaj będzie bekowy odcinek. I żeby nie było, ja wiem, że zaraz ktoś powie: o, czyli kurwa będzie chyba V2 szykowane z tego let's playa, bo ci tak laguje. Nie, nie będzie szykowane, nic z tych rzeczy. No, i elegancko się dostałem. I widzicie, tam zwolniły klatki, tutaj trochę zwolnił klatki i zaraz dostaniemy się dalej i znowu przyspieszy gra. Standardowo, jeżeli chodzi o tę gierkę, no po prostu kurwa standardowo. A przynajmniej o ten świat to kurde będą chyba lagujące kanały, bez kitu, nie? Masakra, moi drodzy. A zobaczmy, co tutaj jest. O, możemy się elegancko wyleczyć. Dobrze, 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 podoba mi się to. Teraz idziemy tutaj. Tak. Okej. Auć, to bolało.
To przyznam, że mnie bardzo bolało i nie podoba mi się to. Dobra, tu mamy psy. Nic szczególnego. O, skrzyneczka, elegancko. Czyli tutaj gdzieś będzie klucz. Dobra, patrzymy, patrzymy. Kurwa, nie tak. A, tu jest klucz, dobra. Myślałem, że gdzieś będę musiał dalej szukać. Jak stoimy z wynikiem? 81 na 100, 4 na 5, dobra. Czyli teraz trzeba będzie kocie przysmaki szukać. No i kolejny puzzle zebrany, elegancko. Czyli później będziemy mogli, kurde, jak skończymy całą już gierkę, to będziemy mogli wiwatować i będziemy mogli robić viva la viva, bo udało nam się wszystkie puzzle zebrać. Tak myślę, bo raczej ta gierka nie jest na tyle trudna, żebym nie dał rady tego zrobić. Dobra, checkpointik. Tutaj mamy... O, drzwi zamknięte. Czyżby tu był exit? Czy mi się tylko tak wydaje? Nie, tu nie jest exit. Chyba jeszcze. Mamy niebo u góry. Co to ma być? Twórcy, mi się to nie podoba bardzo. Co to ma być za przenikanie tekstur? No, zaraz sobie porozmawiamy. Tam musimy ten klocek przesunąć w tamto miejsce, w tamtą zapadnię. Tak więc zrobimy to. Pchaj, 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 gościu, pchaj. Co jest kurwa z tymi kanałami do chuja? Nie no, śmieszne jest to czasami, jak tutaj nie wiem, mi skacze z 50 na 20 FPS-ów, jakby kurwa za dużo się na ekranie działo. Ale z tego co wiem, gra też ogólnie miała sama w sobie czasami spadki FPS-ów, więc może to już po prostu jest takie moje przewrażliwienie trochę. No ale na pewno nie takie jak tutaj, no. To mogę być już z wami 400%. Miała w niektórych momentach, z tego co słyszałem, spadki, ale na pewno nie takie jak tutaj, co teraz widzicie na ekranie. ...95 na 100, dobra, czyli brakuje nam jeszcze 5, okej. Fajnie, bardzo fajnie. I teraz pytanie... A, tutaj jest checkpoint. Dobra, no to widzimy się za chwilę w takim razie. No, tak to trzeba było zrobić, widzicie? O Jezu, ale ja się napociłem tutaj bez kitu, nie? I mamy 100%, elegancko. Możemy sobie stąd już wyjść. A complete exit level! Woo! Udało się! Udało się! Dobrze. 24 minuty na liczniku mamy. Ile mamy tego? 425 na 1000. 39% gry. Elegancko. Dobra, to był nasz pierwszy poziom. Ten tutaj, o. Mam nadzieję, że następne poziomy pójdą nam trochę lepiej i nie będą one gubiły aż tak klatek, jak tutaj na przykład. I teraz... Przesunąłbym ten klocek i zobaczyłbym, czy u góry jest coś dla nas otwarte. Chyba że tamten poziom, tamten po naszej prawej trzeba będzie zwiedzić. Ale to sobie zrobimy już następnym razem w next odcinku, moi drodzy. Open. That sinking feeling. Okej,
Stinking feeling. Dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się cieszycie z powrotu Jasia Fasoli na kanał. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli wam się ogólnie seria podoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej. Oczywiście klikając w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikują, czyli z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka oraz ogólnie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. No mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Jasia Fasoli i innych tam serii na kanale. I co mogę jeszcze powiedzieć? Tyle, mam nadzieję, że wam się podoba. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.